Fiodor Czerkaszyn, kolejny obóz tutaj w Zakopanem, w Nosalowym Dworze. Czym to się różni na przykład od zgrupowania zimowego? Lżej jest? Tak, różne, ponieważ w zimie na przykład, można powiedzieć, kształtowaliśmy charaktery swoje, dlatego że było dużo śniegu, ciężkie warunki. No a tutaj po prostu jest już coś innego. Tutaj pełny dystans w tych górach mamy, dlatego obóz płynie naprawdę wspaniale. I teraz mamy jak zawsze warunki dla rozwoju, także ja to bardzo się cieszę. Taki każdy wyjazd dużo daje. Kolejna walka kiedy? To będzie 30 listopada tutaj w Nosalowym? No właśnie tak, chyba pierwsza walka to będzie 30 listopada, albo czekamy teraz, może wcześniejsza jakaś data będzie, koniec października na przykład, albo grudzień jeszcze. Mówię dlatego, że chciałbym bardzo stoczyć jeszcze dwie walki w tym roku. No a tam zobaczymy, jak pójdzie. Z jakim rywalem? Bo USKPR okazał się fajnym testem. Przeboksowałeś cały dystans. To była nie trudna, ale wymagająca walka. Tak, zadowolony jestem tą walką. I oczywiście chciałbym jak najdalej do przodu. Teraz ja jeszcze nie wiem swojego następnego przeciwnika. Natomiast trenuję ciężko i jestem gotowy do wyzwań. Także czekam na kolejne nazwisko. Ty masz 23 lata, więc jesteś bardzo młodym zawodnikiem. Chciałbyś szybko budować tę karierę, czy wychodzi z założenia, że chciałbyś przed tymi dużymi testami jeszcze potrenować, stopniować jakoś tych poziom rywali, no bo sparowałeś też z mocnymi rywalami na przykład. Nie, no wiecie jak to jest, tam co chcę, to nie ode mnie czasami zależy, tak? Oczywiście chciałbym jak najbardziej, jak najszybciej tam osiągnąć swój sukces, natomiast dlatego mamy taki sztab, gdzie nie od sportowców, nie od zawodowców wszystko zależy. Mi tak się wydaje, że ludzie ze strony, takie jak promotor i trener, oni patrzą, robią wyniki z każdą walką, patrzą jak zachowuje się na treningach i z tego już budują twoją karierę. Także zobaczymy jak to pójdzie dalej. Pytam dlatego, bo ty mówisz, że nie lubisz, jak się gada o tych twoich sparingach, że chciałbyś w ringu naprawdę się mierzyć. No ale mierzyłeś na przykład na sparingach tam czy z Suleńskim, czy ze Smithem, tak, ze zdobywcą pucharu WBSS, więc jakieś tam rozeznanie masz a propos swojej siły, więc stąd pytanie, czy chciałbyś już skoczyć na głęboką wodę teraz, czy powolutku? No, ja tak nie odpowiem. Oczywiście, że stoczyłem i tutaj Wes Kapper, taki zawodnik, który dał mi te 10 rund, ponieważ czy sparingi mówiliśmy, tak, sparingi to są sparingi. Natomiast pierwsza walka, w której boksowałem 10 rund, poczułem, gdzieś oszczędzałem się, tak, na przykład nie wiedziałem, czy mogę podkręcić tempo, czy nie mogę, czy starczy mi tego paliwa, dalej 12 rund, tak. Także wszystko powoli, po prostu nie chciałbym paść, czyli cofać się do tyłu, tak? Tak jak jest, rozwijać się po prostu po kolei, powolutku i wszystko jest przede mną i ja myślę, że wszystko się uda. Właśnie wspomniałeś o tym, że zastanawiałeś się, czy braknie ci paliwa. Do tej walki troszkę więcej zbijałeś niż do poprzednich walk. To jeszcze nie był limit wagi średniej. Czy uważasz, że waga średnia to jest taka docelowa? Będziesz miał w niej siłę, no bo jesteś zawodnikiem, którego jednym z atutów jest też siła fizyczna. Czy jak zbijesz do średniej, tak już całkiem, to pozbawisz się, uważasz, troszkę tych atutów? Tak jest. Mi tak się wydaje, że teraz w ogóle do tej wagi podchodzę bardziej już tak zawodowo, można powiedzieć, ponieważ treningi to są treningi, waga to coś innego. Dlatego po kolei. Tutaj na przykład w tej walce czułem siebie bardzo dobrze i mi tak się wydaje, że waga była zrobiona akurat, że i naładowałem się. Wiesz, co mówić o tej wadze. Natomiast oczywiście średnia waga to jak najbardziej. Zobaczymy, jak mięśnie będą rosnąć, ponieważ mam 23 lata, trochę jeszcze rozwijam się, tak? Dużo robimy siłownie. Wcześniej na przykład przed tym, jak podpisałem kontrakt, kiedy mieszkałem na Ukrainie, to siłownie, szczerze mówiąc, to w ogóle nie robiłem, tak? Tak za bardzo. Bardziej były takie szybkościowe treningi na jakoś szucie, takie trochę innego w ogóle. Natomiast tutaj robimy siłownie dużo. I zobaczymy, jak z tą wagą. Na razie jest ok, będę się starał robić średnią wagę. Wspomniałem tutaj o Suleńskim, z którym sparowałeś. Oglądałeś pewnie walkę z Andrejdem. Jakie twoje analizy, wnioski po tym pojedynku? No, bardzo niewygodny okazał się Andrade. Oglądałem wywiady Maćka przed walką, że był bardzo gotowy i wierzył w swoje zwycięstwo. To wiadomo, tak? Natomiast chyba w ringu nie oczekiwał, że on tak się zaprezentuje, ten Andrade, że będzie ruszał się na nogach, zmieniał pozycję. I Maciek trochę stanął na nogach, dlatego że po prostu nie oczekiwał takiej
takiego stylu. Tak naprawdę, szczerze powiedzieć, w Polsce ciężko znaleźć na sparingie takiego zawodnika jak podobnego klasy jak Andrade, tak? Wszyscy bardziej klasyczni, a natomiast niektórzy boksują za gardą, zadają dwa ciosy czy trzy ciosy, tam bardzo rzadko biją. Także ciężko, ale Maćka szanuje naprawdę, że ciężko też trenował. Od 20 lat chyba jest tutaj w Knockout Promotion i jest rezultat. Tobie zdarzyło się coś takiego kiedyś, że patrzyłeś na zawodnika z boku, potem wychodzisz do niego do ringu i nagle okazuje się, że ściana, nie wiem, z Usykiem na przykład chwilkę sparowałeś, tak? No tak, no z Usykiem to nie na przykład, ale w amatorstwie też tak okazało się. Patrzysz na przykład w półfinale, tak? Już wygrałeś na przykład półfinał i czekasz na zawodnika, z którym zmierzy się w finale. No i patrzysz i niby wygrywa jeden i tak myślisz, o, ta poradzę sobie, nie ma sprawy. Ale tutaj lekceważyć nie trzeba. To była nauczka właśnie dla mnie, że musisz zawsze, nigdy nie lekceważyć, wychodzisz, robisz swoje zadanie. Oczywiście, nie to, że niektórzy mówią, robić swoje, tak? Natomiast musisz mieć w głowie też plan A, plan B, zmienić, tak? Wychodzisz, pierwsza runda, okazało się, że na przykład z Wesem Kaperem też, my myśleliśmy, że on będzie bardziej schodził na nogach, bił też z różnych pozycji, tak? No oczywiście poziom nie tak niewysoki, natomiast wszystko jedno, tak? Przygotowaliśmy się na takie coś. Natomiast on zmienił po prostu styl swój, poszedł do przodu. Chyba zobaczył, że ja mam gdzieś opuszczone lewą rękę, albo gdzieś cofam się do tyłu, dlatego on zaczął trochę wywierać presję. No i zmieniliśmy po prostu z trenerem taktykę od razu w walce. Wiadomo, i to już trzeba uczyć się w takich walkach, tak? Zmienić plan i no, po prostu nastawiać się na ciężkie walki w przyszłości. Jeszcze tych sparingów wrócę, wiem, że nie lubisz gadać, ale słuchaj, no na razie nie masz oficjalnych walk z takimi supermocnymi rywalami, ale sparowałeś z fajnymi zawodnikami, sparowałeś z Calumem Smithem, mówi się, że mógłby walczyć z Canelo w Super Shred. Jak byś widział ten pojedynek? Z kim? Z Canelo. No co, nie, no na razie nie ma takiej opcji, no co ty, ja naprawdę trzezwo oceniam nie, sobie. Nie, Calum Smith z Canelo. A, Calum Smith, ja myślałem, że ty ja wiesz. Nie, spokojnie. Calum Smith, no bardzo ciekawa walka, tak? Natomiast warunki fizyczne, oczywiście Canelo ma większe i może po prostu trochę rozbić Caluma, no nie wiem, to moje zdanie. Natomiast Calum Smith, jeśli będzie trzymał swój dystans, będzie nawiązywał ten swój styl, który on ma, no to ciekawa walka, czy będzie taka walka, tak? Oczekuje się, czy jak? Ty po prostu mówisz, tak? A, gdyby, tak. Zobaczymy. Na razie też słyszałem, że Canelo i z Sergiejem Kowalowym. Tak, no, to jak byś to widział? Tak. Taka różnica wagi. Nie, no teraz Canelo chyba. Kowalow już nie jest w tych kondycjach, jak miał. I teraz też Kowalow ma przed sobą walkę tak z Yardem. Niby bukmachery mówią, że faworytem jest Kowalow, natomiast dla mnie jest Yard, tak naprawdę, szczerze. No zobaczymy, ciekawa walka. Znaczy szybkie pytania, bo trenujesz w Polsce, ale jesteś z Ukrainy. Twoje serce też jest na pewno na Ukrainie. Aleksandr Usyk ma szansę wygrać z Andym Ruizem Juniorem, ewentualnie z Kubratem Pulewem lub z Antonem Joshuą, w zależności od tego, kto wygra potem te walki mistrzowskie, bo on jest już obowiązkowym pretendentem. Tak, naprawdę mi jest ciekawie, jak on się zaprezentuje w tej wadze, tak? Ponieważ mój kolega, który jest masażystem, on teraz jest w sztabie Usyka i teraz oni szykują, przygotowują się do walki z Takamem. Tak, w Ameryce i no, mówi, że obóz przebiega naprawdę dobrze, że Usyk czuje siebie naprawdę super, świetnie. Natomiast naprawdę ciekawie, jak on się zareprezentuje tak, w tej walce z Takamem. I mi tak się wydaje, że a czemu nie? Ma szansę z Ruizem, dlaczego nie? To jest naprawdę szybki zawodnik, bardzo inteligentny i mi tak się wydaje, że była by ciekawa walka. I to byłby naprawdę fart, jeśli by udało się mu wyjść na takiego zawodnika jak Ruiz i jeszcze wygrać jego, pokonać, zabrać pasy, no to w ogóle wtedy. To jest mistrzostwo, no to super. A Łomaczenko kontra Campbell, jest tutaj szansa na niespodziankę? Mi tak się wydaje, że nie, dlatego że no, Łomaczenko naprawdę jest techniczny, bardzo żony i Campbell jest też techniczny, nie powiem, tak? Jest, wygrywał olimpijskie igry, także co mogę powiedzieć? Campbell na przykład boksował z takim jak Jorge Linares, tak? Przegrywał z Mendy. Mendy, potem on zrewanżował z tym Mendy, natomiast ten Mendy podchodził na nogach.
czyli kębel jest wysoki, ale pozwalał Mendiemu podchodzić na ten dystans, w którym on nie potrafi tak za bardzo dobrze boksować. Dlatego mi tak się wydaje, że Łomaczenko może podejść i to już będzie ciężko dla Campbella. Natomiast jeszcze oglądam wywiad Crawley, który też boksował z Łomaczenko, i Crawley właśnie jest na jednej sali i z Callumem Smithem, i właśnie z Campbellem. Też mówi, że jak trafiłem w Łomaczenko, tak on tak podkręcił tempo, że po prostu mnie zajechał, mówi. Nie oczekiwałem takiego, po prostu nie oczekiwałem. To jeszcze ostatni ukraiński akcent, w ogóle sami Ukraińcy teraz boksują o pasy. Walka Golovkin, też, no też, ale najpierw Golovkin kontra Derevyanchenko. No, Golovkin, Derevyanchenko. No, wiem, że Derevyanchenko jest naprawdę głodnym zawodnikiem, jest na razie taki niedoceniany nawet na Ukrainie, tak? Jego tak za bardzo jeszcze nie znają, natomiast... No, mają wybór, mają... Tak, mają wybór, mają wybór. Dlatego to jest życiowa taka walka, walka życia. No, tutaj w tej walce zobaczymy, jak wiek Golovkina, czy nie, czy wszyscy czekają na ten wiek, no to tak kiedyś się skończy, a on boksuje cały czas, tak samo jak Manny Pacquiao, nie, wiek, a nadal wygrywa. No, także zobaczymy, naprawdę ciekawa walka, stylem oni są podobni, no, po prostu będzie taka może bitka i ktoś w tej bitce znokautuje, bardziej chyba Golovkin. Dziękuję bardzo.